Powiatowy gabinet stomatologiczny działa w zespole szkół przyteatralnej od ponad 2 lat. W tym czasie leczyło się tu niemal 2000 pacjentów. Wykonano ponad 20 tysięcy przeglądów stomatologicznych. Z bezpłatnego leczenia w Powiatowym Centrum Stomatologii skorzystać mogą dzieci i młodzież do 18 roku życia. Pomimo, że gabinet znajduje się w zespole szkół przyteatralnej, z tego gabinetu mogą korzystać wszystkie dzieci. Czy to są uczniowie szkół gminnych, czy szkół powiatowych, czy szkół podstawowych, czy szkół średnich, nie ma to najmniejszego, szanowni państwo, znaczenia. Leczenie odbywa się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z kolei na remont i wyposażenie kolejnych pomieszczeń powiat pilski wydał ponad 1,5 miliona złotych. Za te pieniądze kupiono m.in. tomograf stomatologiczny z cefalometrią. Dzięki dodatkowemu obrazowaniu trójwymiarowemu jesteśmy w stanie lepiej diagnozować naszych najmniejszych pacjentów przy bardzo niskiej dawce promieniowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak wiemy, ta medycyna idzie znacznie do przodu, a my z tą medycyną idziemy, technologia, idziemy ręka w rękę, dzięki czemu nasi pacjenci są w stanie uzyskiwać najlepsze wyniki leczenia. W gabinetach przyjmować będzie 4 lekarzy. Powiatowe Centrum Stomatologii czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20. Powiat pilski planuje otworzyć w przyszłym roku kolejne gabinety stomatologiczne w szkołach ponadpodstawowych. Będzie to jednak zależne od dotacji zewnętrznych.